Co teraz? Chodźmy. To ona. Czego się? Salki! Siemanko, jestem XJJoke i witam was w 9 odcinku z serii Zagrajmy w God of War Ragnarok. Moi drodzy, poprzednio właśnie udawałem się w stronę miejsca, gdzie teoretycznie powinienem znaleźć i uwolnić Tyra, a w tym celu muszę dostać się na szczyt, chyba tutaj do tej kuźni albo gdzieś tam do jakiejś kopalni. Na razie po prostu musiałem udać się do tego wagonika. No i teraz z nim będę gdzieś tam dalej. O, podążał. O, tutaj mam już skrót otwarty, pięknie. Wagonik ustawiony ponownie na tor. Ry. Jej, mały ten wagonik. Dobra, przesuń trochę w lewo. Nie, w moje lewo. No. Może to wystarczy. Dalej. Już prawie. Trochę bardziej w lewo. Okej. O wiele za daleko. Mimirze, powiedz mu w lewo. Kurde. Dzieciaku, weź ogarnij, w którą stronę. Już prawie. Trochę bardziej w lewo. W które lewo? No, gotowe. Okej, dobra. Druga, zaczynamy. No i faktycznie te... wagoniki są napędzane na wodę. Mały kraken dał ci kamień. Kraken? A, diesel. Tak, jest cały w glonach. Myślałem, że po powrocie pokażę go Brockowi i Sindriemu. Proszę. Dobrze. Przyszliśmy odnaleźć Tyra, bo nie ufamy Odynowi, tak? Jak się nad tym zastanowić, to wojna... O-o! Właśnie się zaczęła. Co się dzieje się? Zlewej! O kurde! Ej! Zlewej! Wypad! Powiedz kiedy! Zeusie! Rozejrzyj się za hamulcem! To pewnie jakaś dźwignia! Mam go! Hamulec się zaciął! Próbuj dalej, braciszku! Ojcze! Zatrzymaj wagon! Kurde, ile ich tutaj? To jasne, anieli. What? I wypierdzielił hamulec. Szlak. Au. Wstawaj! What so? Wow! Jej! Dekapitacja! Twojej lewej!
Za tobą, uwaga! Gdzie? O! Coś niesamowitego, ale jazda! Już! W rzeczy samej, braciszku! Siadło. Dobra, czas się trochę rozejrzeć po tym miejscu. Chciałbym wiedzieć, czy to jest... Czy to są dwie sztuki złota, czy 20? Naprawdę. Jak już pewnie nie raz mówiłem, minusem właśnie ekranu nagrywania mam to, że jest on bardzo ucięty ze wszystkich stron. Gdybym ja nie miał go uciętego, to wy byście mieli czarne paski po bokach. Co widać chyba na jednym z odcinków, ale już nie pamiętam z czego, czy to było z jakiegoś gameplaya, czy... Czy z czego dokładnie? O, krokodyna. Gdzieś my jesteśmy? Co jest? Uwaga! Ej, nie to. Trucizna z góry! Boom! Ładnie. Zełka nocnej rozpruwaczki. W czasie okupacji najlepsze są te najbardziej oczywiste metody. Starość. Bezużyteczna. Dość już o tobie. Ja mówię o osełce. Jednego mniej. Kurde, żebym ja wiedział, ile tej jest. Bo to no nie jest na pewno to. Aha. Teraz widzę na przykład tylko plus, o. Zobaczcie sobie, jak ja mam ucięty ekran, o. Skoro widzę dokładnie na linii ekranu plus. Niesamowite to miejsce. Oj, zaiste, zaiste, chłopcze. Dobra, chyba zebrałem stąd względnie wszystkie przedmioty, które obecnie mogłem zebrać. Uwaga! Uwaga! Uwaga!
zobaczyć. W pierwszej kolejności. A, to jest moje przejście. Chyba widzę przejście. Tylko, że blokuje je ruda. Że co? Jaka ruda? Chłopcze, dosadnie się wyrażałeś tam w wagonie. To tylko słowo. Brok używa dużo gorzej. Nie chodzi o słowo. Straciłeś panowanie. Spadaliśmy! Z wysokości! Myślałem, że zginiemy! Naprawdę chcesz, by tak brzmiały twoje ostatnie słowa? Nie. W najcięższych chwilach panika nic nie da. Okiełznaj ją. Niech ci służy. Kurde, mądre słowa. Bardzo mądre, muszę przyznać. Nie pierdolą tu od rzeczy. Pierwa. Spójrz na ziemię. Tory muszą prowadzić do kopalni. Ten ładunek blokuje drogę. Nie, zresztą gdyby nagle zaczął mówić kurwa, to okej. Ale dobra, chodzi o przesłanie. Żuraw trzymający ładunek jest zasilany wodą. Może jak to zamrozisz, woda przestanie płynąć. Wygląda na to, że woda przestała płynąć tą rynną. No właśnie. Gotowe. Chodźmy dalej. O, tak. Hop. Tak. Pierwsza. Pewnie w okolicy jest ich więcej. Poszukajmy. O. Nie to. To. Teraz tak. Żeby mi to nie gasiło. Płomieni. Kurde, musi mi to na razie ugasić płomienie. Dobra, najpierw to. Nie. Ciach, ciach. Teraz. Hop, hop. Hop. Jest. Otwieramy. Uuu, luk! I odzyskujemy topór. O, krokodyna rozwalony. Legendarna wiedza. Artefakt. Dostanę się tam, jeśli mi pomożesz. O! Chociaż co jest? Aha. Dobra. Na razie tego nie mogę. Dobra,
Pójdę dalej i się rozejrzę. Ojcze, tu jest brama prowadząca do wejścia do kopalni. Jeśli tu wejdziesz, pomożesz mi ją unieść. Jeśli. No dawaj, przeskoczy. Kolana ci nie wysiądą. Atreusie. Mam nadzieję, że przeskoczysz. A to się nie bój, młody. Prędzej martw się o to, czy ja ci pomogę później. Coś zamrozić albo teges. Kolejna z tych drewnianych rynien. Jak krasnoludy to wszystko wymyśliły? Ano, jak to mówią, wygoda matką wynalazku. Po co harować, skoro woda może odwalić robotę za ciebie? Oby cyr tu był. Atreusie, szukamy informacji. Wiem. Znów zakładasz, że próbuje wszcząć wojnę. Ale wcale temu nie zaprzeczasz. Bracia, moglibyście dać już temu spokój. Nie każdy z nas podnosi po swojej stronie. Dzięki. Chodźmy dalej. Tak tego nie rozwalę. Ha, spróbuj trafić pod innym kątem. Jest i wejście do kopalni Durlina. Tam coś jest. O! Sindri! Mam dla was coś jeszcze. Sindri! Co takiego? Ponieważ chwilowo nie macie źródła światła, z naszej winy, i możecie nie dostrzec potworów w ciemności, przyjmijcie to. Dobra, wracajcie na szlak. Do zobaczenia. Dzięki, Sindri. Czekaj, jakich znowu potworów w
ciemności. Już go nie ma. Cindy? Uwaga! Ten ponownik zaszył się tam na górze! Jeszcze coś? A to już rozwalone. Co? Co strzela od się? O! Takie jaja mogę też robić. No, chodź tu. No, się zblokował. O, poszło. Było blisko. Dobra, chwilka. Dobra, kontynuujmy. A, i teraz będę mógł tutaj swobodnie przechodzić, dobra. Co to mi da? O, widzisz to? O! Ten wielki żuraw się przybliża. O! Dostań tam. Tak jest. Co to mi daje? A! Wait. Chwila, czyli ja tutaj nie, co jest? A, dobra, ja mam iść tam. Chyba to jest jakieś przejście dodatkowe. Dobra. Czaj chyba. Hop. Zamrożenie. No. Zaczekam po drugiej stronie. Jaka jest szansa, że to w tej kopalni przebywa ty? Spoko, lokatorów się. Durlin miał w sobie więcej alkoholu niż ten żuraw oliwy. Wątpię, by nas oszukał. A, chyba tamtędy nie ma przejść, czyli po prostu muszę... Myślę, że chłopak jest naiwny. Bardzo chce się wykazać. Zakłóca mu to osąd. Bracie, wiem, że w głębi duszy bardziej w niego wierzysz. Dobra, droga powrotna. Więcej inspirującej twórczości Kwasira. O, co? Ratchet i Clank. Wait. To jest inspirowane? Jakimiś innymi grami tych twórców? O, jakieś jednak chyba pominąłem. Zgrzyt i hook. Ja.
Okej. Oj, nie, nie, wait. Co miałem wcześniej? Ktoś mi przypomni? Chyba miałem to. To chyba wygląda na lepsze, nie? Runy. Siła, jo, dobra. To wygląda na lepsze. A, dobra, to było przyjście do legendarnej skrzyni. Siema, Tri. Znalazłeś coś? Chodźmy dalej. Oczywiście, że tak. To chyba tu. To ta kopalnia. Ciekawe, ale w tym momencie raczej nic z tym nie zrobimy. Uwaga! Wygląda na to, że oficjalne wejście jest zablokowane. Ale musi być inna droga. Co ty bawisz? Nie jest przejście. Tędy. Na szczęście to nie ślepy zaułek. Sprawdźmy, co jest dalej. O, znowu te stwory? Brawo! Skąd one wyłażą? Ja morduję wszystkie żywe istoty, które są. Chodzą po tym świecie? Które mogę zabić? Tak. I w czym problem? Zdecydowanie pachnie tu jak w pobliżu kopalni. Do tego chyba słyszę wodę. Zwolnij, Atreusie. Uważaj. Bądź gotów. No, chyba już wiem, skąd wychodziły te pełzacze. Sam nie dasz im rady! Trololo. Zdychaj. Trzeba zająć się resztą. To już wszystkie. Zostaje po nich taki smród, że ciężko wytrzymać. To my zakłóciliśmy ich spokój. Chodźmy dalej. Może ta łódź zabierze nas w głąb kopalni. Warto spróbować. Fuck!
Chyba raczej nie dostaniemy się tam inną drogą. No to jazda. Przepraszam. Wiem, że nie chcesz tego słuchać, ale te myśli nie dają mi spokoju. Całymi dniami walczymy. Nie rozumiem, dlaczego nie możemy robić tego u boku Tyra. Nie znamy go. Widzieliśmy ołtarze. Jest urodzonym przywódcą. Jako jedyny postawił się Odynowi. Skoro raz się odważył, to zrobi to znowu. Obrazki z przeszłości nie przekazują pełnej historii. Część to przyszłość. W tym ołtarzu. Tam są drzwi. Kiedy wysiądziemy, musimy tam zajrzeć. Czuję, że Tyr jest blisko. Ej, co jest? Cały czas czuję, że z jakiegoś powodu jesteś na mnie zły. Odkąd jesteśmy w Svartalfheimie, krytykujesz każdy mój ruch. Jeśli uważasz, że nie umiem prowadzić, to powiedz. To nie twoje kompetencje kwestionuję. Dobrze, to co w takim razie? Przemyśl swoje zamiary. Co? Miejsce jest ogromne. Budowa musiała trwać wieki. Kruk, okej. Okay. Artefakty, dobra. Skrzynie, dwie, wow. Duże. Kolejne drzwi. Tam też trzeba będzie zajrzeć. Instrukcje Durlina nie były jednoznaczne. Nie, musimy szukać. Wspominałeś wcześniej o moich zamiarach. Mam zamiar pomóc Bogu Wojny powstrzymać Odyna. A żeby to zrobić, muszę go najpierw uwolnić. Uważajcie, przyjaciele! Sindri? Cześć znowu. Tylko ostrożnie przy wysiadaniu. Małymi kroczkami. Wszędzie pełno zardzewiałych gwoździ. Widziałeś jakąś śladę Tyra? Myślisz, że zapuszczone przez ten labirynt śniegu? Z pewnością sami go znajdziesz. Czy ja wiem? Ta woda wygląda na czystą. Słowo klucz. Wygląda. Trochę kiepsko byłoby to stracić. Masz coś nowego? Co mam obecnie? A, mam to wyekwipowane. Teraz na tym mam... A! Ogień dezynfekuje, więc te ostrza są bardzo higieniczne. Tu wyekwipowane tutaj. Dobra. I będzie tak. Zaszkodzi. Uderzaj celnie. Dezynfekuje narzędzia. O! Kupuję. Będą się pięknie prezentować w skrzyni. Są zdezynfekowane? To nic, ja to zrobię. Oj! Nie, nie. Rozpalę w kuźni.
Ha. Hej! A co z pancerzem, który wykuliśmy ci wcześniej? Zużył się. Cóż, to może ten nowy dłużej ci posłuży, co? Wątpię. O, i kolejna trofka. Ulepszy ten element pancerza, nice. To chyba najlepsze z moich dzisiejszych dzieł. Hop. Jak ulał. Hop. Noś to z dumą. I tak. Ha! To chyba najlepsze z moich dzisiejszych dzieł. Tym razem obędzie się bez plam, prawda? Kratosie? Okej, okay, a to jest jakiś element zestawu. Bardzo przyjemnie. No. Na razie. Super. No i teraz może lecieć dalej. Za tą szczeliną są drzwi. Tyr może tam być. O, wiedza o świecie. Woda nie płynie. Po raz pierwszy. Ten, kto to napisał, miał oko do szczegółów. O, woda przelewa się tam, gdzie zamroziłeś rynnę. Sprytne. Słyszę, że przywróciłeś przepływ wody. Co dalej? Coś nie tak. Trzeba jakoś obrócić to koło, nie? O! Hehe! Dostańmy się do tych drzwi. Very nice. A tutaj trzeba już trochę kombinować. Wierzę? Nie wydaje mi się, żeby to tutaj przetrzymywano. Ale on musi gdzieś tu być. Kopalnia jest ogromna. Atreusie, przed czym zamierzasz powstrzymać Odyna? Mówisz, jakbyś znał jego plany. Nie znam ich. Właśnie dlatego. Bracia, szaleje Fimbul Winter. Ragnarok czai się za rogiem. Odyn jest zdesperowany. Niezależnie od tego, co planuje, z pewnością myśli przy tym tylko o sobie. Właśnie. No. Szybkie załagodzenie sporu. Skialfa. Dobra, moi drodzy. Chyba to by było na tyle z tego odcinka.
Mam nadzieję, że w kolejnym już uda mi się odnaleźć Tyra, albo przynajmniej się zbliżyć do jego znalezienia. Tak więc, moi drodzy, zachęcam was do zostawienia ocenki pod tym materiałem, a także do zostawienia suba z dzwoneczkiem, jeżeli chcecie być na bieżąco z tą serią Zagrajmy na moim kanale, a także zapraszam do przejrzenia serii, które już na nim, rzecz jasna, opublikowałem, a także do bycia na bieżąco z serią poradników Warframe, gdyż gra regularnie dostaje aktualizacje, a ja staram się regularnie informacje o tej grze uzupełniać. A więc, wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!